Panca Jagger 1 na podwoziu Panzer 1. Nawet mam na nim talizman, lol. Panzer Jagger, nie Panzer Jagger, bla bla bla, kurwa. Panca Jaga, kurwa, będę mówił. Baba Jaga i chuj. Idziemy babą Miagą, zobaczymy, czy coś ustrzelę. Witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony, a w tym odcinku przejedziemy się Panzer Jaggerem 1. I teraz uwaga, przygotujcie ręce, palce na klawiaturę. Będę czytał niemieckie nazwy, bo jest ich parę. Jak Panzer 1. To pierwsza. Druga. 47 mm Pakte SF Aufs Panzerkampfwagen 1 Aufs B. To druga. A trzecia to SDKFZ 101. Dobra, ale skąd ten pojazd się w ogóle wziął, skąd Niemcy go wytrzasnęli, więc przejdźmy może do profilu historycznego. No i zacząć trzeba od tego, że po rozjechaniu Polski wzrok Niemców w pełni skupił się na kierunku zachodnim. Tak się składa, że w tym kierunku znajduje się również Francja. I również tak się składa, że Francja miała, można by powiedzieć, że jak na tamten czas, całkiem silnie opancerzone czołgi. No i biorąc pod uwagę, że Niemcy dysponowali wtedy głównie Panzer 1-kami i 2-kami, oraz pewną liczbą czołgów Panzer 3, no niezbyt ogromną mimo wszystko. Zresztą ich główne uzbrojenie na tamten czas to była armata 37 mm. No i ona właśnie te francuskie czołgi mogła co najwyżej zarysować z większej odległości. No i właśnie stąd się wzięła zagwozdka. Co zrobić, żeby bez problemu przebijać francuskie pancerze z bezpiecznej albo sensownej w miarę odległości chociażby? No i w tamtym czasie trzeba też zwrócić uwagę, że armata 50 mm, która później była montowana na Panzer trójkach, wersja krótka, mogłaby sobie poradzić z francuskim pancerzem, ale była dopiero w przygotowaniu, była dopiero tworzona, więc Niemcy jeszcze nie mieli tej armaty 50 mm. No i zaczęli się rozglądać, czy mają coś, co sobie poradzić z tym zadaniem, i potrzebowali tego dosłownie na wczoraj. Okazało się, że w czechosłowackich magazynach znaleźli armatę A6 PUF wzór 36, kalibru 47 mm od Skody, tak, tej Skody. To też nie jest tak, że nagle ją znaleźli. Wiedzieli o jej istnieniu, ale w 1938 roku, kiedy doszło przez nich do aneksji Czechosłowacji, armata ta według niemieckich standardów nie nadawała się do wprowadzenia do Wehrmachtu, ponieważ była przystosowana tylko do holowania przez konie, przez co jej przemieszczanie po froncie nie pasowało do doktryny Blitzkriegu i ogólnie szybkiego przemieszczania się przez terytorium przeciwnika. Sytuacja zmieniła się, kiedy właśnie Niemcy potrzebowali czegoś na już, a tak się składało, że wycofywali w tamtym czasie za słabo już do czegokolwiek czołgi Panzer, znaczy może wycofywali to zbyt duże słowo, no ale ogólnie zaczynali się pozbywać Panzer jedynek. No więc Niemcy na ten moment w historii mają sporo sprawnych i dobrze utrzymanych czołgów Panzer 1, które powiedzmy, że zaczynają wycofywać, oraz pełne magazyny armaty, która ma dobre właściwości przebijalności pancerza i poradzi sobie z francuskim właśnie grubym pancerzem. Dodaliście już 2-2? No właśnie, Niemcy też. Więc na szybko przystosowali armatę od Skody tak, żeby po zmodyfikowaniu czołgu Panzer 1 można ją było na nim zamontować. Oczywiście rozwiązanie to nie było idealne, a załoga obsługująca dział była osłonięta tylko cienką tarczą, ale bardzo niski koszt produkcji, bo przecież używali gotowych materiałów, które spisali wcześniej i tak na straty, oraz natychmiastowa potrzeba na mobilne działo przeciwpancerne, które mogłoby dotrzymać kroku w natarciu reszcie maszyn, spowodowały, że konstrukcję tą uznaje się za ogólnie bardzo udaną, jak na tamten moment. Biorąc pod uwagę, co mieli pod ręką, schwycili coś na szybko i wyszły im naprawdę całkiem fajny niszczyciel czołgów, jak na tamte czasy. Zbudowano 192 sztuki tej maszyny, no i do przeróbek dochodziło w 2 fabrykach i zależnie od tego, która z nich zajmowała się przezbrojeniem Panzer 1 w armatę 47 mm od Skody, spotyka się Panzer Jagery 1 z 2 kształtami osłony działa. Tu nie jestem w stanie na podstawie zdjęć zidentyfikować, która to jest wersja. Wydaje mi się, że ta z mniej popularnej fabryki, bo tam jedna fabryka chyba przerobiła 132 Panzer 1, a druga resztę, a łącznie było ich 192. Nie chcę się teraz na szybko liczyć, ile to było dokładnie. A wydaje mi się, że to jest z tej Daimler-Benz bodajże fabryki, ale mogę się mylić. Także ciężko nie powiedzieć. Także tutaj mamy taki, musicie po prostu wiedzieć, że był jeszcze Panzer Jagger 1 z innym kształtem osłony tego działa, ale to tyle. No i pojazdy te weszły do służby na chwilę przed wjazdem do Francji w 1940 roku, a wycofane zostały no, jako już przestarzałe i niewystarczające do walki z wrogimi czołgami w 1942 roku. Zresztą i tak no, były zbudowane na i tak już przestarzałym podwoziu Panzer 1,
które samo w sobie, jako Panzer 1, było przestarzałe w momencie rozpoczęcia II wojny w 1939, więc i tak przedłużyło to używanie podwozi Panzer 1 aż o 3 lata. A, no i ogólnie jest to pierwszy niemiecki niszczyciel czołgów zaprojektowany i zbudowany po rozpoczęciu II wojny światowej, także taka ciekawostka. Co do pojazdów w grze, znajduje się on na battle ratingu 1.7 w bitwach realistycznych. Mamy bardzo porządną armatę 47 mm, która przebija 87 mm z 10 metrów, są 82 ze 100, zresztą staty widzicie. Co jest fajne w tej armacie? No przede wszystkim pocisk Panzergranate 36T, który ma 15 gram masy ładunku wybuchowego. Jak na ten kaliber jest to całkiem spora ilość i faktycznie udaje się często one-shotować mniejsze czołgi przeciwnika. Z większymi może być problem, bo jest tego ładunku wybuchowego mimo wszystko za mało, żeby one-shotować maszyny przeciwnika, chyba że traficie naprawdę idealnie w samo centrum po prostu skupienia załogi przeciwnika. Aczkolwiek, jakbyśmy mieli problem z pancerzem, mamy tutaj Panzergranate 40, który na baterii ratingu 1.7 przebija 110 mm pancerza ze 100 metrów. Rozumiecie, to ten pocisk może przebić przedni pancerz Tygrysa ze 100 metrów. A wiecie co, aż ciekawy jestem, czy byłoby to w stanie zrobić. Rzućmy okiem na Tygrysa. Czy faktycznie, wiecie, czy to jest tylko tak podane sobie, hehehehe. Wejdźmy na 100 metrów i weźmy Panzergranate 40. Patrzcie na to. Przednia płyta Tygrysa jest przebijana przez ten pocisk. Jeżeli potrzebujecie wizualizacji, no to popatrzcie na to. Właśnie. Przednia płyta Tygrysa przebijana jest przez pocisk na Panzerjaggerze 1. Jakbyście się zastanawiali, czy to działo jest mocne, czy nie jest mocne. Oczywiście nie będziemy tego pocisku używać, bo na 1.7 nie spotkamy nic, nawet na 2.7 jak na zapiernie. Z czym nie poradziłby sobie pocisk APC Panzergranate 66T, no, ale myślę, że to tyle. Sam pojazd jest super lekki, ma tylko 100 koni, ale jest w miarę sprawnie się porusza po polu boju. I myślę, że to jak się sprawuje, zobaczycie już, najlepiej będzie pokazać jak sobie zagramy, oczywiście materiał jest ze streama, także przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Panzerjagger 1 na podwoziu Panzer 1, nawet mam na nim talizman, lol. Panzerjagger, nie Panzerjagger, bla bla bla, kurwa. Panzerjaga, kurwa, będę mówił. Baba Jaga i chuj. Idziemy babą Miagą, zobaczymy czy coś ustrzelę. Było się nie zatrzymywać. No i proszę, już coś uszczeliłem. To jest bardzo ciekawa maszyna, od razu mogę tyle powiedzieć. O, wow! I tutaj jeszcze stoi dziad. Silnik podpalony. Ale nie będę go przecież na silnik rozwalał, na tak niskich battle ratingach, no come on. Nie jestem takim chujem. Bardzo mało ładunku wybuchowego. Chyba będę go na silnik jednak musiał zrobić, już drugie podpalenie. Może za mało amunicji trochę wziąłem, na to wychodzi. Podjedziemy kawałeczek dalej, bo mam mu zamek działa, mu rozwaliłem, gość się pali, więc tego nie naprawi, nie ma bola. Działo nowy zabity. No nie, dobra, podpalę go trzeci raz. Jednak. Sorry, kurwa, ale za bardzo, za dobrze się ustawił. Nie chce mi się z nim strzelać po prostu. Asysta. I tak ktoś go dobił i spoko. Witamy, witamy. Na piwko dla Kowala. Tu masz pan problem z czymś, nie? Już nie. Nie ma za co. Strasznie zwinny jest ten pojazd, no. I działo jest w 100% wystarczające, żeby robić ścieżkę z przeciwnika. Uch. Nie, teraz nie ujeżdżamy Panzer Faustyny, teraz ujeżdżamy Babę Jagę. Nie zdążę, nie zdążę, nie zdążę. Ach! Chybione o milimetry. Cholera, będzie trzeba pilnować sobie BT5, żeby mi tu nie wyskoczyło jakoś dziwnie.
Dobra, muszę ją zignorować. To mnie zabije. Sztaby ta piątka tutaj przejechała. Znowu nam co biorą? O, come on. O, no i BT-7 mi jebnęło. To było BT-7, nie BT-5. To jest ten gościu, co mi uciekł, nie? Mówiłem, że to BT-7 mnie dziabnie. Jeszcze C nam zaczęli przejmować w międzyczasie. I on mnie teraz zdejmie na respie, nie? Nie wyjadę stąd sensownie. I dostanę bułę z BT-7. To jest już nas więcej jak 16 tysięcy w tym momencie, jak zasubowały dwie następne osoby. Chyba, że ktoś odsuwał. Patrzcie, skurwolnos, tutaj jest. Silnik nie zdąży obrócić wieży. Zemsta, bitch! Szybko, 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 bo tutaj mamy czołg. Dobra. Następny zniszczony. Tu coś wjeżdża pod górkę. Go, 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 go. T-70. Fuck! Dobra, T-70 zdjęte. Tu coś było jeszcze w okolicy. Ale nie jestem pewny. Husar. Łącznik z BT-7 to kiedy... No Zen-22 to musi dojrzeć po prostu, żeby Zen-22 zrobić odcinek. Jonkes. Kup więcej dzików, kumpel. No nie na dzisiaj niestety, już nie pojadę, a nie ma dostawy na telefon piwa. Kurwa, to byłby, chyba był taki biznes, nie? Dostawa piwny ambulans, czy coś takiego to się nazywało, jakoś tak. Znaczy nie odczuwam prawie w ogóle, że ten pojazd nie ma wieży, bo na tym battery ratingu mało, który czołg szybko obraca wieżyczką, ma szybki trawers wieży, a tutaj i tak się ustawiasz kadłubem częściej, szybciej. I tutaj się dzieje prawie, że dokładnie to samo, moim zdaniem. Więc tutaj praktycznie nie czuć, że ten. No jedyne to, że wieża jest otwarta i samoloty będę kusił, nie? Tutaj rzucę okiem. Nie żyje. A jednak żyje. Nie zdążył wycelować. Uch. O, fuck. Teraz nie żyje. No i teraz wychodzi to, że nie mam wieży. W tym momencie wyjdzie to, że nie mam wieży. Bo tak tu bym obrócił i bym mu walnął, nie? Dobra, teraz jadę tym zjebaną miejscową. Tylko, że nie jadę tam górą jak prawdziwy frajer, tylko jadę tutaj środkiem. A jeżeli chowacie się za tą linią tam... Zero szacunku. Z mojej strony. Zjebali, że się tam da wjechać i kurwa wszyscy tam później stoją i pół drużyny tam stoi. I nikt kurwa nic nie zrobi sensownego. Już tam czołgi widzimy, ale no nie będę już ich atakował, co? Ej! Ej, tetrach! Damn, boy! Wybuch amunicji od razu. Ugh. I'm sorry. Po lewej jest jakiś czołg, a tam na mojej miejscowie też coś wjeżdża. Otoczony tu jestem. Dobra, ale ten mnie nie zauważył. Jak tylko się zdążę obrócić, nie zdążę, kurwa, czujecie? Zakres ruchu działa 10 stopni do góry. Nie zdążę się ustawić na niego, kurwa. No nie, no nie. Ja pierdolę. No nie, no nie dam rady. Ten za mną mi ciaśnie. No wjechał we mnie, kurwa mać. Ja pierdolę. Ale głupota, kurwa, no. Ale bzdura. Z tym, że odtnęłem na tej górce i nie mogłem się ustawić. To była moja wina, nie maszyny, kurwa. Ale po prostu mózg mi się zagotował. Ani do tyłu, ani do przodu, kurwa. W żadną stronę się nie mogę ustawić. Dobra. Jedziemy pod alfę. Zajmiemy odpowiednią pozycję.
i zrobimy to jak prawdziwy niszczyciel czołgów. Kancer Jagger, kurwa, Baba Jaga. Jedziemy Babą Jagą, ujęcie trzecie. No zły jestem, tylko jedno piwo mam, a jedno piwo to mnie tylko rozjuszyło, kurwa. Dobra. Za snopem siana, który się nie będzie renderować ludziom, którzy mają ULQ. O kurwa, B1 bis. Dobra, działonowego tylko straciłem. Zdążę się... A! Coś odbiłem od tej... What the fuck? Dobra, mnie tu nie było. B1 bisa nie przebije w bezpośredniej takim starciu. Nie umiem na tyle dobrze wycelować. Mamy ghost gościa, patrzcie. Mamy ducha oficera w środku. Oj, źle się dzieje na Alfie. W chuj źle się dzieje na Alfie. A wsteczny mam tragiczny. Próbować? Wrzucę wsteczny, niech jedzie cały czas na wstecznym. I będę tu pilnować może. Jak coś mi wyjedzie, to mu walnę najwyżej. Jak daleko mogę wychylić działo? Na tyle. Wystarczy. Powinno starczyć, żeby się stąd wycofać. A, kurwa! Czyli widział mnie przez płot po prostu, no. Widział mnie z trzeciej osoby przez płot. Let's do this. Tu co, mi BT7 pewnie jakiś zaraz spadnie i tyle jest z mojego tutaj pojechania w tą stronę, nie? Tak obstawiam. Aczkolwiek może... Może zdążę gdzieśkolwiek dojechać i się schować odpowiednio. Hej! Hej, 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 hej! Nawet chyba mi się udało. Wracaj na pole bitwy, kiedy ja go nigdy nie opuściłem, kurde! Woo! Prosto w jajca! O Jezus Maria! Ale dostał w siura, kurwa, Ała! Nie mogę po prostu, aż... Ja tu nie mam KM-u, nie? I on mnie tym rozwali. On mnie tym rozwali, kurwa. Jestem prawie na 100% pewny, że on mnie tym dziabnie. O, właśnie. Amunicję mu wywaliłem. I on jeszcze tutaj działa. O, kurwa. Spierdalaj tą ciężaróweczką. I need, kurwa, help! I nie ma tu nikogo, nie? Stoję tu obok czołgów przeciwnika, jakby nigdy nic. Dobra, ruszamy, kiedy on będzie przeładowywał. Chyba teraz. Dobra, w potylicę kierowcy. Ja pierdolę. Gdzie się wpierdalasz, masz po jajcach. Jedyny moment, w którym mogłem użyć tego tekstu legitnie i tego nie zrobiłem, ale po prostu jak zobaczyłem, w którym miejscu został, tak mnie zabolało, że po prostu... Aż mi się niedobrze zrobiło na chwilę. No tego przybilkłem. Dramat. Kurwa, 440 osób? Ale jaja. Miał 16 tysięcy pod względem subów, nie? O to mi chodzi. Jezus, jeszcze mnie jajo boli, kurwa. Ja go myślę o tym, jak ten gościu dostał. Jak się uda tutaj wjechać w odpowiednie miejsce, to możliwe, że będziemy ustawieni do końca rundy. Dobra, rzućmy okiem. Tam coś jechało, a za daleko. Kurwa, i mam tego buga, że mnie podrzuca w górę i w dół. Beznadziejnie. Masz po silniku, kurwa. Chamie pierdolony w tym opiczołgu. Proszę bardzo. Gościu tu jest pode mną, mam nadzieję, że go zatrzymają.
Daxu, dasz mu rady? O nie, brakło mi pary. Chociaż, kurwa, brakło mi pary. O-o. O nie! Za mało ładunku wybuchowego. Teraz. Daxu! Zabili cię? No nie. Dobra, ten BTG-1 mnie tutaj dziabnie z tyłu na pewno. Nie ma innej możliwości. Chyba, że mu ucieknę. Ale wątpię, musiałbym się teraz obrócić. Na czas. O, żeż kurwa, miałem okazję go zdjąć i tego nie zrobiłem. No i co, będziemy tak stać, nie? Ja mogę tak stać, gościu, dawaj. Dawaj, dawaj, mi się nie spieszy. Mi się nie spieszy. No, samolot teraz mnie zdejmie. Czy będziemy tak w kółko gonić? O, silnik, fak, nie żyje. Kurwa, silnik, ja pierdolę! Nie zeszrapnelowało tak jak chciałem. Szkoda, szkoda! Boże, szkoda. A to wszystko mu nie poszło. Teraz stoi na tej pozycji, patrzy jak zdejmuje naszych, już zdał 5 przynajmniej. No ja pierdolę, no pokazuję. O, Boże, kurwa, co za team. No i teraz się cofnął, nie? Jezus Maria. Znaczy dobra, czego ja się spodziewam na 1-0, 2-0, nie? Baty ratingu. Ależ kurwa, no come on. No bo jeden czołg nam zdejmuje cały team Daxu, ja pierdolę. L6 go zdjęła. O, przyjebałem mikro. Louis 12, Luigi. To za to, że wtedy tą L3 osłaniałem. Jack Pantero. Jego młodszy brat powrócił i pomógł nam w tej zjebanej sytuacji, no. Cud, miód i orzeszki. Karma wraca. Karma wraca. Yeah. Czajcie tą pozycję, kurwa. Czajcie to. A to jest już prawie, że do łojenie ich na respie. No ale w tym momencie już nie ma co robić. Przynajmniej nie robię tak, że od razu jak się ktoś zrespi, to już trzy czołgi stoją i czekają, tylko dopiero jak próbuję gdzieś jechać, nie? Patrzcie, Francuz przyleciał jakimś samolocikiem. Niech mnie zdejmie, szczerze mówiąc, niech już ma to, bo ja teraz jakiegoś Francuza zabiłem na respie. Niech już mnie, niech zdejmij mnie już tym samolotem, proszę cię, będziesz miał fraga, będziesz miał punkty, zrobisz te drzewko. Tylko celuj lepiej, no. No wyceluj tak jak trzeba, nie rozbij się przy okazji, no. Ładnie to wygląda w sumie, mógłbym takiego screena zrobić. Print screen. Jest, dobra, zrobię sobie screeny. Bam, obscreenowane. No to zdejmiesz mnie w końcu. No, brawo. Tylko 4 podejścia mu to zajęło. Ciekawe ile by mu to zajęło, jakbym się bronił. Czekajcie, ja jestem ciekawy. A to któryś z tych 4? No nie chce mi się szukać który. Może zdążę. A 4 ich jest, nie? Kto to? Dobra, poszukam i tak mam czas. Morley 70, kurwa. Team 4 osób. Ciekawe jakie mamy poziomy. Setny poziom, kurwa. Widzieliście ile razy mnie męczył? Setny poziom. Ameba. Prawdziwa ameba. Znaczy to po prostu...